Kuba poszedł do Krakowi. Mój tato, wchodzę do szatni, tam jest 16 obcokrajowców, 8 Polaków. 16 obcokrajowców. W szatni się mówi w innym języku, nie po polsku. Kto jest reprezentantem krajów z Ligi Polskiej, obcokrajowiec, który reprezentuje swój kraj. Jak ja szedłem do Hiszpanii, to obcokrajowcy, Bebeto, Romario, Maradona, Szuker, Urban, Kosecki, i tak cię mogę wymieniać, Stoiczkow, Laudrup. Trochę się pogubiliśmy w tej Polsce, ściągamy wszystkich, a zamykamy miejsce dla chłopaków, którzy grają w reprezentacjach. Dzień dobry Państwu. Dziś moim gościem jest Roman Kosecki. Postać historyczna z wielu względów. Jakbym musiał, Roman, wymieniać Twoje zasługi i funkcje, to pół programu przeleciało. Ale zacznę od ostatniej. Jedyny, który na Camp Nou strzelił bramkę, tak? Z Polaków. W La Liga. Nie, w La Liga. Tak, rzeczywiście. Tak ostatnio patrzyłem, bo tam wszyscy wymieniali Jasia Urbana i wszystkich Polaków. A jedna taka statystyka, rzeczywiście nawet się pytałem chłopaków, czy strzeliście bramkę w La Liga, bo ja nie mówię, że strzelałem ten. W reprezentacji, w pucharach. Chyba jestem rzeczywiście jedynym, który strzelił na Camp Nou bramkę w La Liga. Grałeś wtedy Polaków. W Osasunie? Czy... W Osasunie. Z karnego, już pamiętam, strzeliłem gola. I do karnego cię wyznaczali wtedy? Tam wziąłem piłkę. A z kim się przepychałeś? A tam był Merino taki, było paru chłopaków. Aha. Ten. Ale ogólnie mówię, bardzo fajnie z Osasuną tam, żeśmy parę takich wyników zrobili i Realowi się stawialiśmy i Barcelonie i Sewilli. Wtedy w Sewilli grał Davor Šuker i Diego Maradona, pamiętasz, w ataku. Tak. W La Coruña grał przecież Bebeto, Romario, w Barcelonie właśnie z Laudrupem, z Kumanem, Stoiczkowem. Także no, było dużo bardzo fajnych gwiazd. Kiedy przychodziłeś do ligi, wiedziałeś, że wskakujesz na inną galaktykę, bo co było? Nie, to jest Galatasaray? To jest zupełnie inny świat. Cieszę się, że polskie ślady są tam. No, Jasiu Urban, myślę, tutaj bryluje. Robert pewnie będzie bił jego rekordy, bo mój to zaraz szybko przebije. No. Ale natomiast czego mu życzę? Natomiast chodzi o to, że to jest według mnie najlepsza liga. Najbardziej, mimo że fajnie się pokazuje angielska, tak, że no, są silne, oczywiście włoska Bundesliga robi postępy, czy Bundesliga, ale taka rywalizacja mi się wydaje wyrównana i na tym poziomie technicznym, szybkościowym, dużo latynosów, no, świetnych zawodników przecież z Ameryki Południowej. To daje ten taki fajny smaczek piłki bardzo widowiskowej. No i cieszę się, że my tam Polacy mieliśmy swoje ślady i teraz jest Robert Lewandowski, więc czekamy dalej, zobaczymy, no bo przecież też Grzesiek Rychowia, który zdobywał z Sewillą i Puchar przecież na Narodowym. Marek Wilk tam grał. Tak, no był Jacek Ziobor przecież. No, ale pamiętaj, Osasuna to taki mały klub, gdzie ty grałeś, Mirek Trzeciak, Rysiek Staniek. Mirek Trzeciak, Ziober, Staniek, Rysiu, no ale przede wszystkim Janek Urban. Ja grałem z Jankiem, bo później jak odszedłem, to oni tam, tych co wymieniłeś chłopaków. Natomiast my z Jankiem no, graliśmy rzeczywiście w ataku, rozmawialiśmy w większości po polsku. Nie będę mówił, jakie słowo najbardziej zapamiętali wszyscy Hiszpanie na K, co znaczy zagręt po włosku, co zakręci, tak? Oni wszyscy myśleli, że rozmawiamy. Natomiast świetnie, bo Jasiek mi tam pomógł, jak to się mówi, z Galatasaray skończyłem grać i przyjechał do Warszawy z prezesem Eskurą, z Osasuny i płacili wtedy Legii, a chociaż nie musieli, mogli tam iść do arbitrażowego tam gremium w UEFA, a prezes powiedział, no nie będę się w to bawił, płacę. I Romanowski wtedy, pamiętam, był prezesem Legii, zarobił chyba 600 czy ileś tysięcy wtedy dolarów. No i poszedłem do Osasuny. Tam. Czy chcesz powiedzieć, że Janek namówił Urbany władzę? Myślę, że Janek namówił władzę. Chciał być partnera w ataku, tak? To raz i no i może tak nieskromnie powiem, ale jakimś tam kąskiem byłem na rynku do wzięcia i mówię, no od razu z Jankiem miałem fajny oczywiście kontakt i on mnie tam wprowadzał tak naprawdę, więc fajnie to wyglądało. A miał bardzo
i myślę, ma do tej pory duży taki szacunek wśród właśnie piłkarzy, działaczy Osasuny. W La Liga jest największe takie skupienie dobrych piłkarzy na metr kwadratowy w Europie. Chyba nie, nie ma lepszej ligi według mnie. Można się tu kłócić, każdy będzie ma swoje preferencje, ale ja uważam, że to jest najfajniejsza liga. Najfajniejsza do oglądania, do trenowania, do... Wiesz, ja zawsze pamiętam, że lubiłem reakcje kibiców. Na Anglicy też mają świetnie, kibice reagują, bo oglądają mecz, słychać, że ten, ale Hiszpanie lubią, jak czymś oczarujesz, tak? Dribblingiem, szybkim akcją, zagranie piętką, zagranie z przewrotki i tak dalej, różne kontrowersje. Świetnie na to reagują. Zresztą my i Hiszpanie jesteśmy do siebie bardzo podobni, charakterystycznie, uśmiechnięci, zabawą, jesteśmy otwarci. No tam się znalazłeś od razu. No, więc no tak, no tam kawały oczywiście się robiło chłopakom różne, więc od razu jesteś przyjmowany fajnie, serdecznie. Myślisz, że Robert pójdzie tą samą drogą? Musi iść. No mu życzę, no oczywiście jest w Barcelonie, ja grałem przeciwko Barcelonie, ale te mecze przeciwko Barcelonie dla każdej drużyny w La Liga to są wyjątkowe mecze z Realem czy z Barceloną, to są wyjątkowe mecze i każdy się na te mecze maksymalnie z piłkarzy i wszystkich w klubie w ogóle koncentruje, bo można się pokazać, przy takim meczu można też, jak to się mówi, błysnąć i później może być zainteresowanie też twoją osobą, więc na pewno nie będzie miał łatwo, no bo na te mecze wszyscy się maksymalnie koncentrują, ale też z drugiej strony Barcelona czy Real, oni muszą wygrywać. To są drużyny skazane na zwycięstwo, na zdobywanie pucharów. Tam nie może być jakichś przystojów, więc widać, że jest budowana nowa Barcelona. Myślę, że Xavi musi się pozbyć kilku gwiazd, które za chwilę mogą być konflikty, więc musi kilku zawodników sprzedać, zostawić takich, którzy są bezkonfliktowi, najlepiej Katalończycy, którzy to rozumieją i przypuszczam, że wtedy będzie dobrze, a ma takich zawodników, więc Barcelona i Robert będzie miał mnóstwo sytuacji, grają piłkę momentami tą, co chciał Johan Cruyff, bo on wprowadził tak naprawdę ten system cały gry, dominacje, mocne podania, ten system holenderski. Ja pamiętam, jak jeszcze rozmawiałem czy z Robertem Gadochą, czy z Grześkiem Lato, to chłopaki mówili, że Holendrzy wtedy, jak z nimi oni grali, to były mocne, silne podania, utrzymywanie się przy piłce, to nam można fajnie porównać tych meczów Holendrów. Zdominowanie, no Johan Cruyff, wiadomo. Ja się też cieszę, że miałem przecież, grałem przeciwko też fajnym, sławnym trenerom. Chociażby właśnie Johan Cruyff na ławce Barcelony, który nawet umieścił w swojej książce krótki wpis o mojej osobie. To było w ogóle dla mnie ogromne wyróżnienie. Właśnie mam pytanie, czy kiedykolwiek były jakieś takie nawet zapytania z Barcelony w twoją stronę? Czy... Były zapytania. Ale nieśmiałe, co? Po meczu z Legią Warszawa, pamiętasz, tam 1-1, tak. Strzeliłem bramkę na 2-0, zresztą słusznie strzelono, sędzia coś się dopatrzył, a później rewanż, pamiętam ten po meczu uściśnięcie dłoni z Johanem Cruyffem, który uśmiechnął się, powiedział tam ze 2-3 słowa po angielsku. Jakieś tam były zapytania, wiesz, i były ze Spaniolu Barcelona, na pewno po tym meczu były ogromne zainteresowanie. Wtedy Legia, nie wiem, czy to COS, czy pamiętasz, wtedy była taka, że... Skomplikowana sytuacja. Nie wiadomo, kto sprzedawał, wiadomo, kto zarabiał. Tak, chyba 4 miliony wtedy krzyknęli dolarów, więc to była zaporowa cena. Tam mówisz o Stoiczkow, Kosecki, coś tam słyszałem, że wiesz, ale... No tak jak mówię. Dzisiaj to nie chodzi o to, żebyś podwyższał wartość. Nie. Ogólnie cieszę się, że później trafiłem, no bo ja przeszedłem drogę raczej później, wiesz, Turcja i dopiero Hiszpania, więc to też jest ciekawe, no bo z tureckiej ligi. No ale z wielkiego klubu Galatasaray. Galatasaray, no tak, potężny klub i tam też się nauczyłem, powiem szczerze, trochę obycia z publicznością. Bo na każdym meczu Galatasaray było po 50-60, a nawet w Izmirze na stadionie takim, gdzie reprezentacja grała, jest ponad 80-90 tysięcy ludzi i też graliśmy z Ajaxem mecz sparingowy, pamiętam 2-2, gdzie już wtedy grał Koeman jeszcze w Ajaxie, bracia, grali Wouters, no niesamowita paka. Pokręciłeś trochę Ronaldem? No i tam trochę pokręciłem chłopakami Galatasaray wtedy. Natomiast wiesz, potem przyjechałem do Hiszpanii,
wiesz, no w Osasunie 18 tysięcy na stadionie, a grasz w Turcji 50 tysięcy czy 60. Turcy kibice cię kochali z tego co. To jest, no bo kłopotliwe półtorej roku, no trochę tam namieszałem, no nie, tak? Na boisku i trochę i poza nim, ale bo to też tam wtedy bardzo, piłka wtedy turecka poszła naprawdę bardzo wtedy do przodu. Oni zainwestowali dużo też w system szkolenia niemiecki. Tam był Jupp Derwal, wtedy już w federacji, on to jakby nadzorował wielu piłkarzy. Zresztą grałem przeciwko Schumacherowi, który grał w Fenerbahce i strzeliłem mu gola, więc tam go w zeszycie gdzieś mam, tych bramkarzy, których pokonałem. Nie tylko Zubizarreta, wracając do Barcelony, który już, no, jak mu strzeliłem bramkę w reprezentacji, pamiętasz, 1-1, 1-1 na Tenerife, debiut Apostela, to mi mówił po meczu, weź już, Kosa, jedź gdzieś, kurczę, bo już nie mogę na ciebie patrzeć. Miałeś patent na niego? Miałem patent na niego. Antoni Zubizarreta, no jeden z najlepszych pomnik Barcelony. No tak, tak. I tak jak mówię, i później czy ta Liga Turecka, gdzie mimo wszystko techniczna piłka, już wchodził ten system niemiecki. Zresztą później widać było te sukcesy też tej piłki zawodowej. No, jesteśmy zbudowani pierwszym no, golami Roberta Lewandowskiego. Co go może tam czekać niedobrego, przed czym byś chciał przestrzec? Wiadomo, na razie przed tym, żeby zegarki nosił tańsze i bliżej ciała, bo tu ty chyba zegarki... Właśnie wiesz, dobrze mówisz, bo Hiszpania to jest taki kraj, który i ludzie według mnie, którzy nie lubią za bardzo przepychu, nie lubią. Ostentacji. Oni są normalni, ostentacje. Oni to są po prostu, no, wiesz, tam idziesz na mecz, to w barze, w tym, gdzie tam szybko możesz napić piwa, te picadillo zjeść, tak, szybko coś tam przekąsić. No, jesteś ubrany w koszulkę Atletico, w koszulkę Barcelony czy Realu, spokojnie rozmawiasz, dyskutujesz, śmiejesz się nawet z drużyny, ale nie ma żadnych problemów. Wspierasz. Zresztą chłopaki, jakbyś popatrzył, nieraz widać, zobacz, jak jest ubrany trener. Koszuleczka luźna, jakieś spodenki, jak chociażby przy tym, tam nie ma jakiegoś przepychu. Tak samo chłopaki jeżdżą na treningi, normalne samochody, wiesz, ubrany w jeansy, w jakąś koszulkę. Nie musi, to jest specyfika Barcelony? Nie, to nie tylko Barcelona. To jest specyfika w ogóle tego hiszpańskiego stylu życia. Po prostu cieszysz się fajnym jedzeniem, cieszysz się fajnym byciem, pogodą. To jest dla ciebie ważne. Kontaktu z ludzkiego, to jest najważniejsze. Kontakt ludzki, a nie to, że masz zegarek, Ferrari czy coś, bo to nie jest ważne. To zupełnie nie jest dla Hiszpanów ważne. Uwierz mi, oni wolą kontakt z człowiekiem, porozmawiać, zobaczyć i wiesz, to tak jak u nas w morskie media. Co mnie interesuje w portalu sportowym, jaką sukienkę ma żona jakiegoś piłkarza, albo że założyła torebkę taką, czy co to mnie w ogóle interesuje? To w ogóle nie powinno być w mediach sportowych, tak? W informacjach sportowych. No to są dla mnie śmieszne rzeczy. No, ja rozumiem, że świat idzie do przodu. W tabloidach. Ja na tym nie nadążam. Tak. Bo po prostu uważam, że wolę z człowiekiem tak porozmawiać, takie dziękuję za zaproszenie, niż rozmawiać z tobą przez Facebooka czy różne rzeczy. Wiesz, więc ja przejąłem ten system i tam się wkomponowałem w Hiszpanii. Ale... Po prostu uważałem, że po prostu ważny jest dobry kontakt z chłopakami, z drużyną, z kibicami. No to jest najważniejsze. Ale z drugiej strony są wymagający cholernie, co? Znają się na piłce, powiedz tak... No może nie, powiem tak, to nie chodzi mi o analizę. Nie reagują jak Turcy. Właśnie, o Jezu. Wiesz, tam już jest szaleństwo. Cię kochają, przegrasz mecz, to potrafią, tak jak my mieliśmy, ja o tym też pisałem w książce, że wiesz, no, przyjechaliśmy na mecz z autokarem ładnym, a wyjeżdżaliśmy, bo zremisowaliśmy u siebie 1-1 na Alisami Stadium, taki już go nie ma. I musieliśmy wyjechać takim, tak jakbyś teraz jechał policyjnym, wiesz, tym okratowanym i wjeżdżało się wtedy pod tunel. No i tam się działo. Tam nas obrzucali kamieniami, wszystko leciało po prostu. Leżeliśmy na podłodze, trener, zawodnicy. I tak jest, albo cię kochają, nie, tak reagują. Natomiast w Hiszpanii może nie jest... jeżeli zobaczą, że jesteś fajny chłopak, że zaakceptują cię, że jesteś, jak ci nawet nie idzie, to ci dadzą wsparcie. Mhm. Natomiast jeżeli będziesz fochował, będziesz, wiesz, nie dość, że ci nie idzie, to jeszcze będziesz taki trochę, wiesz, niedostępny, jakiś taki w ogóle, no to ci po prostu będą gwizdać na ciebie, koniec. Ale przy całym szacunku, Robert przychodzi na innych prawach trochę, wielka gwiazda. Ale ja nie mówię o Robercie, ja mówię ogólnie. Na świecie. Tak. On dyktuje warunki trochę. Oczywiście, ale ja nie mówię o Robercie, ja mówię ogólnie, jak mogą reagować. No tak. Jeżeli chodzi o Roberta,
Jak go widziałeś? Jemu nic nie grozi. Jemu po prostu kibice będą go ciągle wspierać, bo jest piłkarzem jednym z najlepszych na świecie. I to raz, a dwa, oczywiście będą też trofea potrzebne. No i liczę, że ta Barcelona, którą Xavi buduje w tej chwili, no będzie zdobywać trofea, no bo na to te dwie drużyny, tak jak powiedziałem, Real czy Barcelona, na to są skazane. One muszą zdobywać trofea. Więc jak widzimy odejście chociażby z Bayernu jego, że miało być tam gorzej, to widzimy, że Bayern leje teraz, wiesz, w drużynie po 5 na mecz. 5 po 7 chyba nawet ostatnio. Natomiast jest inna konkurencja w lidze niemieckiej, a inaczej jest w lidze hiszpańskiej. Tutaj jest dużo więcej drużyn, tak? Atletico, Villarreal, Sevilla i tak dalej. Tam trochę za duży jest ten przedział, ten Hollywood, tak to się mówi, na Bayern. I dobrze, że Robert zmienił. Ja mu cały czas trzymam kciuki, żeby to wcześniej. No, wcześniej się nie udało. Także bardzo się cieszę, że zmienił, mówię się o Realu, ale trafił świetnie do Barcelony. To jest moment przebudowy. Tu tylko może być lepiej. Pamiętajmy, że Barcelona chyba nie zdobyła nic w zeszłym roku. Słabiutki rok. Więc teraz zaczynają od nowa i on jest w bardzo dobrej sytuacji. Jest w dobrej sytuacji, że to w tym meczu, w którym strzelił dwie bramki, widać było, że jest suwerenem. To on gra. On jest panem piłkarzy. Tak. To jest niezwykle ważne, prawda? Że nie musi prosić się o pozycję w drużynie. On ją ma. Tak, on będzie cały czas jeszcze podglądany, jeszcze ta publiczność się jeszcze bardziej może otworzyć, już wtedy zaakceptuje jego każdy ruch, jego każde zagranie, jak było z Messim, prawda? No właśnie. On po prostu cokolwiek nie zrobił, było świetnie i w ogóle, wiesz, nawet Barcelona przegrywała, ale... No został Bogiem na Camp Nou. No tak, i tutaj Robert ma tę predyspozycję, żeby też w tej chwili przekonywać przede wszystkim najpierw chłopaków, których już widać powoli. Oni też ładnie się wypowiadali po meczu i widać było, że on się, przecież jest świetnym piłkarzem, więc potrafi się odnaleźć. I tylko podobały mi się te słowa wypowiedziane przez któregoś, czy Pedriego, czy że musimy się go trochę nauczyć, zgrać, że jeżeli oni będą chcieli, to tylko może być plus. Bo to tam przyszedł, żeby wciągnąć. A powiedz mi, jak reszta klubów, reszta kibiców, powiedzmy poza Katalonią, patrzy na Barcelonę w tej nienawiści, czy też rywalizacji z Realem Madryt. Wiadomo, zawsze stołeczna drużyna, tak jak Legia, to Paris Saint-Germain, w opinii kibiców jest B. Czy Barcelona jest akceptowana bardziej niż Real, jeśli chodzi o inne kluby? Myślę, że tak. Nie masz tylu. Poza tym widziałeś w Sociedad. To tam, mimo że kibicowali, czy będzie w Bilbao, czy będzie w Pampelunie, czy będzie w tych krajach baskijskich, Barcelona z Katalonii, Baskowie, Katalończycy, oni się bardziej tolerują i on będzie w wielu miejscach po prostu dobrze przyjmowany. Real Madrid jako klub ze stolicy, jest, jak grałem w Atletico, podobnie, wszędzie jest dosyć, dostajesz od publiki i dosyć ostro. A Atletico versus Barcelona? No to są zawsze świetne mecze. Ja pamiętam, jak grałem wtedy w Osasunie, to Atletico potrafiło przegrywać 6, 7 nawet, wiesz, wysokie mecze. Akurat za moich tych czasów w Atletico trochę się to zmieniło. Ja pamiętam, że pojechaliśmy też, bo się mówi o tym meczu 4-3, gdzie przegraliśmy 3-0 do przerwy, Romario 3 i później wygraliśmy 4-3. Ja strzeliłem dwie bramki i asysta do Caminero, który strzelił decydującego gola. Ale chociażby pojechaliśmy na Puchar Hiszpanii na Camp Nou i ograliśmy Barcelona 4-1 u nich na Camp Nou. Ale gdzie oni przyjechali później do nas i wygrali z nami 3-0. Ale odpadli z Pucharów. Odpadli, no jedna bramka. Bo jedna wtedy było gol na wyjeździe podwójnie. Pamiętam, wygraliśmy z nimi 2-0 też w lidze później. Przegraliśmy u nich 5-3. Świetny mecz, gdzie prowadziliśmy już 3-1, dwie czerwone kartki i przegraliśmy 5-3. Stoiczkow tam wtedy szalał właśnie. Więc te mecze Atletico, Barcelona, nawet ostatnio chyba też Atletico wygrało 1-0. Taki gol z połowy boiska chyba szalony. To są bardzo ciekawe. Może się wszystko wydarzyć. Tak jak Atletico na przykład nie może wygrać z Realem, bo się za bardzo napina na... No tak, bo to derby, tak. Też jak grałem, mieliśmy remisę, nie mogliśmy z nimi wygrać. Za moich czasów tak samo tutaj, jeżeli chodzi o mecz Atletico czy Real, czy Atletico Barcelona, to na pewno bardzo ciekawe spotkanie. No a
dla Realu jedynym meczem wyjątkowym i dla Barcelony to jest mecz pomiędzy nimi. To jest ten wyjątkowy mecz, na który myślę wszyscy czekają. Wszyscy patrzą, czekają, patrzą w Europie i tak dalej rzeczywiście. Jeszcze te starcie z Benzemą, no takie już bardziej Benzema, papierowe dzisiaj, gazetowe. Według mnie, no wiadomo, no jest najlepszym piłkarzem zeszłego roku, to nie ma w ogóle bez dwóch zdań, nikt tego. A Ligę Mistrzów im wyrąbał tak w dobrym stylu. Ale świetnie grał w ogóle. Świetnie. Fantastycznie, wiesz, ta rywalizacja między Robertą, chyba podobny nawet wiek mają z tego, co... 34, 33 chyba. No ale to musiałbym sprawdzić. Wiadomo, że są podobnymi i są tylko dyskusje, która jest lepsza dziewiątka. Dla nas wiadomo, jedna. No, Roberta. Tak, no. To ciekawa rywalizacja, czyli Pichichi, ten goleador, ten, który strzelił najwięcej bramek. Bardzo ciekawa rywalizacja. A powiedz, jak media tak podchodzą do piłkarza, który odnosi sukcesy w Barcelonie? Wiadomo, że cały czas jest, czy w ogóle w Hiszpanii. To jest, masz wrażenie takiego natłoku, że nie możesz się od tego opędzić, czy trzeba z nim współpracować, czy kompletnie się wyciszyć? Znaczy, wiesz, Robert jest odporny, tak generalnie widzę pod... Wiesz, no, co ci mogę powiedzieć, no, grałem przed Hiszpanią Galatasaray, gdzie było, wiesz, dziesiątki dziennikarzy na każdym treningu, meczu, gdziekolwiek się nie pojechało, w hotelu, wiesz, ciągle pod hotelem nawet, różnego rodzaju, na całą noc, czasem nie można było spać, okrzyki. Chociaż muzyka. Tak samo będzie, czy w Realu, czy w Barcelonie gdzieś pojadą, to na pewno tak będzie pod hotelem. Fani będą, jak to się mówi, chcieli zobaczyć swoich idoli, albo nawet niektórym poprzeszkadzać w spaniu. Ale wiesz, no, dziennikarzy, później jak poszedłem do Osasuny, to było tam ich 5, 6, 7, wiesz, takich lokalnych, może nawet tylu, nie. Poszedłem do Atletico, no to było 40 dziennikarzy z różnych tam, wiesz, jak to się mówi, mediów, to co się dzieje w Barcelonie czy w Realu, wiesz, no jeszcze jak przed tymi meczami, czy po tym meczu nawet z Barceloną, no to już cały tydzień miałem, wiesz, wyjechany, bo wszędzie byłem, w każdych mediach, wszędzie, no i nie możesz odmówić, no bo jesteś profesjonalistą, no, i nie możesz uciec, się tam gdzieś schować. Uciec nie możesz, ale jakąś tam, no, klub jest od tego, żeby politykę twoją informacyjną kreować, nie? No tak, no wiesz, tym bardziej, że tu są w wypadku Realu i Barcelony mecze co 3 dni, więc oni nie mogą tak za dużo czasu poświęcać, jest tam jakiś okres. Sam wiesz, no bo przecież w PZP nie zajmowałeś się reprezentacją i sprawami, to wiesz, że też nie można eksploatować za bardzo piłkarzy, bo oni też mogą być zmęczeni. No więc to jest wszystko na pewno w tej chwili kontrolowane. Mhm. Mówiłeś, Roman, PZPN. Byłeś wiceprezesem. To już za tobą, tak jak i za mną. Wrócimy tam? Czy ty wrócisz? Bo ja to niekoniecznie. Nie wiem, życie różne przynosi scenariusze. Startowałem na prezesa Mazowieckiego Związku. Przegrałem wybory, wygrał Sławek Pietrzyk. Teraz jakby wychodząc też z tego wyborów, nie wszedłem do zarządu też, no bo jakby nie byłem zainteresowany. Nagle teraz dwóch ludzi zrezygnowało i ja tam byłem gdzieś na liście rezerwowych i wszedłem z powrotem do zarządu. Wahałem się, czy wejść, czy nie wejść, czy jeszcze to robić. No na razie, jak to się mówi, jestem, zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo... Konstruktywna opozycja. Właśnie, powiem ci, że jest troszeczkę niekonstruktywnie i nie podobają mi się te właśnie zakłócenia i to jest trochę wina też i może z dwóch stron i też i prezesa i tych, co są w opozycji. Ogólnie wolę bardziej niż człowiek, ludzie współpracują ze sobą, bo jest więcej korzyści. Tak? Rozmawiają ze sobą. Rozmawiałem, trzeba ze sobą rozmawiać. Ja zresztą to powiedziałem w ostatnim zarządzie, że nie podoba mi się to, że prezes musi rozmawiać z wiceprezesami i razem musicie po prostu, panowie, kreować to, co ma być w związku. Ja byłem, pamiętasz, Zbyszek mnie wziął do zarządu, wygrał wybory, też startowałem właśnie ze Zbyszkiem i później współpracowaliśmy, choć na początku tam może jakieś były tarcia, ale odpuściliśmy. Myślę, że dużo udało się zrobić dla piłki młodzieżowej, chociażby cała unifikacja, cały model narodowy model szkolenia. To wszystko jakby w tej chwili. Niektóre rzeczy są zmieniane, czasem potrzebnie, czasem nie, bo uważam, że czasem lepiej jest
jak to mówi, przychodzi nowy zarząd i chce zmienić wszystko, co zrobił poprzedni zarząd. To nie jest dobre i lepiej kontynuować. Niektóre rzeczy zmieniono, obserwujemy, zobaczymy, w jakim to pójdzie kierunku. I myślę też, ważne jest, by też nie za bardzo związek wszedł w politykę, w jakieś takie rzeczy, żeby były bardziej neutralne. Relacje takie z politykami? No, nie, tego nigdy nie unikniesz, bo jednak jest minister sportu. Ale każdy chce się ogrzać. Każdy chce się ogrzać, to są i sukcesy. Czy PZPN, reprezentacji. I jak patrzysz na loże, na Stadionie Narodowym, to czasem widzę więcej polityków niż ludzi z piłki nożnej, no ale to takie prawo ma ten, co tam zaprasza, więc... Wiesz, reszta gdzieś się pochowa, tam tych lóż nie brakuje i miejsc. No być może, natomiast tak jak mówię, praca czy w związku, to ja byłem wtedy wiceprezesem PZPN-u i Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej o spraw szkoleniowych, więc wiesz, jeszcze byłem posłem, następnie byłem, mam swoją akademię przecież, którą też pilnuję. Powiem szczerze, że trochę się wyeksploatowałem, zresztą jak już nie wszedłem do Sejmu, to tak teraz jak widzisz, 2 lata praktycznie mnie nigdzie nie ma. Troszeczkę chciałem dyskretnie wystopować, nigdzie się nie pchać. A powrót do polityki przewidujesz, czy nie chcesz? Nie wiem, powiem ci szczerze, że mam różne w tej chwili propozycje. Niedługo są wybory i nie ukrywam, że są rozmowy na ten temat. Natomiast na razie się zastanawiam, zobaczyć, co to nudne miejsce, ten Sejm, co? To są duża presja, niejednokrotnie wymagania, jesteś sprawdzany przez różne służby, jakieś... Wiesz, 2-3 razy... To bym się znajdę, Roman. Tak, no ale wiesz, no mimo wszystko, no wiesz, jakieś tam oświadczenia majątkowe byłem sprawdzane przez CBA, bo dwukrotnie. To nie są miłe rozmowy, chociaż było bardzo fajnie i umaczysz kulturalni tego, ludzie. Masz, tak? Tak, no też było fajnie, mówię, kulturalni ludzie i spokojnie. Natomiast, no wiesz, no jesteś w centrum uwagi, no co nie zrobisz, to jest albo dobrze, albo źle. No, trzeba być na to odpowiedzialny, znaczy przygotowany i na pewno odpowiedzialny do tego podchodzić. Zdarzały się różne sytuacje, też i wybryki, i dobre rzeczy, bo... Wybryki? Wracasz do początków. Natomiast, wiesz, no, chociażby Orlik, program Orlików, z czego jestem też dumny, bo minister Żywiecki wziął mnie do 5-osobowej grupy, żeśmy pracowali cały ten... Wszystkie te boiska, Orliki, ten cały projekt powstawał też w naszej grupie i cieszę się, bo są boiska dla dzieciaków, teraz widzimy pełno grające, więc to jest bardzo fajnie. No, cały czas byłem tylko i wyłącznie w komisji sportu, do innych się nie pchałem, bo się nie znam na rolnictwie czy na różnych innych rzeczach, ale mam wrażenie czasem, że niektórzy politycy znają się na wszystkim, no ale to są tak zwane omnibusy. Omnibusy, które myślą, że zbawiają Polskę, a jak mówię, Polska jak, o tym nie wie. A zbawiają Polskę, Polska o tym nie wie, jak ktoś mówi, jak się znasz na wszystkim, to się nie znasz na niczym, oczywiście. No ale dobre wrażenie niektórzy robią. No, zostawmy to, natomiast powiem ci, że poznałem też wiele ludzi, wiele osób fajnych, też i polityków, tak jak mówię, którzy... Łatwiej miałeś o bilet na dobry mecz. No to co? Nie jeździłem, jak wiesz, nawet jak byłem wiceprezesem, to tak, też nie jeździłem po tych... za często na te spotkania. Po prostu się człowiek nie da rozerwać. No ma też swoje... Moim oczkiem w głowie jest moja akademia piłkarska i powiem szczerze, teraz jestem tam, mam prawie 200 dzieciaków. Sprawia mi to ogromną przyjemność. Tak naprawdę nie muszę nic innego w życiu robić i tylko tym się zająć. Wszedłem teraz z powrotem do tego Mazowieckiego, by zobaczyć, co tam się dzieje. No, mam nadzieję, że uda mi się tych ludzi jakoś pogodzić i żebyśmy szli w jednym kierunku. Natomiast, no wiesz, świat się zmienia. Idzie pełnym parą do przodu i... Roman, jak przyjmujesz? Myślę, że czasami z wściekłością, czasami z takim zażenowaniem dyskusji na temat, czy mamy myśl szkoleniową, czy nie mamy. Szkolimy, nie szkolimy. To jest, wiesz, dyżurny temat. Ja wiem, paru kolegów dziennikarzy to mogłoby doktoraty pisać o tym, bo już się specjalizują w tym. Wielu działaczy na tym wyjechało, w sensie awansu do pewnych struktur i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest prawda twoja? Wiesz, prawda Romana Koseckiej, nie? Bo prawda zawsze i nawet, Romana Kołtonia to jest nawet, inna. Nawet, tak, nawet na zarządach PZPN-u pamiętam, jak była rozmowa o piłce profesjonalnej, o piłce, wiesz, ekstraklasa i tak dalej, pierwsza, druga liga, reprezentacja, no, pieniądze, wiadomo, duże. Jak tylko wchodziliśmy na temat piłki młodzieżowej, przedstawiałem jakiś model szkolenia czy coś, to już widziałam wśród ludzi zaczynają ze sobą rozmawiać. Nie, no bo po prostu się nie znają na tym. No. A to jest dla mnie, ja to zresztą mówiłem, panowie, ale przecież wy
Wy jesteście na czubku, tak? Tego zawsze się mówiło. A tu jest podstawa. Ja mówię o podstawie, o tych rozwoju dzieci i młodzieży. To za chwilę będą, oni też będą tam na górze, tak? Więc tak. Tu poświęcimy, parę zmian się udało fajnych zrobić. Zresztą mam sam żal trochę do siebie, bo jak powstała CLJ-ka, gdzie Zbyszek, no, tutaj, jak to się mówi, to wprowadzał, że za bardzo nie zaingerowałem, bo nie podobał mi się system awansów do CLJ-ek. Jest, wyobraź sobie, coś takiego, że starsza drużyna trzyma miejsce dla młodszej drużyny. Dla mnie to nie jest sportowe. Dla mnie każdy rocznik i wtedy powinienem zaingerować. Nie zaingerowałem, mój błąd. Ktoś powie, nie zabrałeś głosu, to się cicho teraz. No. Popełniłem błąd, bo powinienem zaingerować. Nie, niech każdy rocznik gra dla siebie. Nie grają, jeżeli ktoś, za przeproszeniem, z jakiejś małej miejscowości ma fajnego nauczyciela, który potrafi i trenera, wiesz, z grupy jakichś 25 chłopców zrobić super zespół, który leje Lecha, Legię czy Kosę Konstancin, to dlaczego ma nie grać w CLJ-ce? Dlaczego ma starsza drużyna Lecha przekazywać miejsce młodszej drużynie Lecha, a ten zespół musi grać w barażach albo w ogóle nie dostanie szansy? To powiem wam jedno. Na dzień dzisiejszy największe zagmatwanie w awansach i spadkach są w grupach młodzieżowych. Zrobiono, że nie ma tabel, że nie ma do pewnego okresu wiekowego. Sprawdzamy, zobaczymy. Aczkolwiek to nie uchroni, jeżeli ktoś jest głupim trenerem i źle się zachowuje, krzyczy na dzieciaki, czy jest walniętym rodzicem, który lata przy linii, krzyczy. Czy to jest mecz sparingowy, czy to jest mecz oficjalny. Wariatów trzeba wyeliminowywać i ludzi niekompetentnych. Natomiast to, że nie ma punktów, nie ma zwycięzców grup, trochę to się miesza według mnie z prawem sportu, bo sport jest rywalizacją. Prawie. I wyobraź sobie zawody międzyszkolne w pływaniu. Staje 6 szkół, stają uczniowie na słupkach, jest gwizdek. No i co? I skaczą do wody i sobie nurkują, wiesz, nie płyną do przodu, do tyłu, po prostu sobie popływają. No, gdzieś musi być zwycięzca, gdzieś musi być ten, który dostanie puchar za pierwsze miejsce, czy za najlepszego piłkarza roku, piłkarza danego turnieju. A jedno z drugim trochę się sprzecza, bo jakbyś zauważył, świetny turniej, jeden z najlepszych w Europie, jak nie najlepszy, tym barku w PZP. Ja nie pytam się, czy są zwycięzcy tego turnieju? Są. Są. Czy jest najlepszy piłkarz tego turnieju? Jest. Czyli w związkowych turniejach to się dzieje, a w kraju nie możesz grać o punkty i nie ma zwycięzców. Powiem szczerze, tu trzeba też duży nacisk dać, jeżeli chodzi o awanse i spadki, o to, żeby wszyscy mieli równe prawa. No i jeżeli nigdzie nie gramy o puchary, to dlaczego w turnieju PZPN-u gra się na narodowym o zwycięstwo w turnieju? To tego nie rozumiem. Wielka ranga i... No, ale tego nie rozumiem, bo tu nie można, a tu można. Więc są różne pytania. Zadałeś pytanie... Wszyscy się znają na szkoleniu. Zauważyłem to też. Jak byłem wiceprezesem, Boże, wszyscy dziennikarze, a jak już... Rozmowa jest na temat piłki i tak jak mówię, prezes się broni, czy tam ludzie, trenerzy reprezentacji, jak już dziennikarze czy z boku ludzie nie wiedzą, co powiedzieć, to mówią trzy magiczne słowa. Nie ma systemu szkolenia. Właśnie, bo to jest tak. I te trzy słowa rozwiązują całą sprawę. Czyli tak, PZPN jest do kitu, pan, panie prezes jest do kitu, nie ma nic ten. A ja pytam się tak, nie ma systemu szkolenia, tak? Nie ma. A kto mnie wychował? Moim trenerem był Węcławiak, Szałapski, do dzisiaj pamiętam ich nazwiska. Pan Węcławiak niestety już nie żyje. Pan Wojciech Szałapski, WRKS Miłków. Też oni mnie szkolili. Przecież później przechodziłem przez różne etapy reprezentacji. Kto wyszkolił Roberta Lewandowskiego? No przecież są trenerzy, jego pierwsi, którzy opowiadają, jak go szkolili. I tak dalej. W każdych klubach, to my się wyśmiewamy z trenerów, których mamy? Wszystkich, którzy szkolą w tej chwili dzieci i młodzież? To jest obłuda tych czasem dziennikarzy, tych ludzi, którzy nie wiedzą, o czym to najlepiej zaatakować system szkolenia. Ale jakbyś się spytał jego, co to jest uderzenie angielką przez wolę, ja to by nie wiedział, o co chodzi. Myślę, że to jest drugie danie na przystawkę do obiadu. No dobrze, a jak szkolą w takim razie Hiszpanie?
Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jasno, że akurat zdaniem na tym, klimat. Bo moje dzieciaki chodziły do szkoły i w Hiszpanii, i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. Tam jest ogromny nacisk na wychowanie fizyczne. W Hiszpanii nie było mowy, żeby było zwolnienie z jakiegokolwiek WF-u. Wszyscy ćwiczyli. My wszyscy musieli mieć białą koszulkę, granatowe spodenki. Tak jak za moich czasów w szkole, no tak. Pamiętam. Wiesz, u nas niestety może to powoli wraca. To takie, że ten zdrowy tryb życia, że jednak ludzie zaczynają o siebie też dbać, bo to też rodzice muszą dawać przykład w domu. Ale wiesz, no był taki etap, że być może jeszcze jest, że rodzic może napisać kartkę, że proszę zwolnić moje dziecko z WF-u, bo coś. I koniec. I dziecko... Za moich czasów tego tak nie było. Musiałeś iść na drabinkę, skakać przez kozła, zaliczyć przewrót. Dwutakt, przewrót, przód, w tył, tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że właśnie w Hiszpanii, we Francji, czy w Stanach, gdzie w ogóle w Stanach te szkoły to wyglądały fantastycznie, bo tam boisko do bejsbola, do piłki nożnej, do futbolu amerykańskiego, baseny i tak dalej. To w ogóle wam, zresztą w Konstancinie szkoła amerykańska, można sobie pojechać zobaczyć, jak powinny wyglądać szkoły z prawdziwego zdarzenia. Więc to jest też ważne. No na pewno my mamy... Teraz jest tych boisk trochę więcej ze sztuczną nawierzchnią. Możemy grać cały rok. No i o klimacie wspomniał. Tam tak, no właśnie, chciałem powiedzieć, że tam jednak cały rok, wiesz, możesz grać w piłę. No cały rok, dlatego się nie ma co dziwić, że oni są tak techniczni, wiesz, i to robią. No, my byliśmy znani z tego, że chcieliśmy przeciwstawić się Hiszpanom, Włochom, czyli w ogóle drużynom amerykańskim, latynoskim, czy właśnie u nas z tego ciepłych krajów. To musiałeś mieć niesamowitą siłę. Byliśmy bardzo szybcy, myśmy z zgrupowania w górach. Pamiętam te wszystkie obozy, te wszystkie siłownie. Gra dla Koseckiego, Roman. Te dwie, gra dla Koseckiego, kontra, laga. No wiesz, ale z jednej strony stawialiśmy czoła tym najlepszym drużynom i to raz, a druga sprawa w pucharach. No zobacz, w pucharach na dzień dzisiejszy, no niedawno jeszcze Legia grała z Realem i grała jak z równy z równym. To nie wiem, parę lat temu, 10 coś. Ale tutaj za naszych czasów to i pamiętasz, i Lech Poznań, i Górnik Zabrze, i Legia Warszawa właśnie. Wiesz, Legia grała w półfinale zdobywców pucharów. No ludzie, o czym my mówimy? No, 91. To w ogóle jest Manchester United. No na dzień dzisiejszy my nie możemy przejść, wiesz, niektóre drużyny z całym szacunkiem, ale kiedyś by się lało po 5-6. A to gdzie jest? Jest problem w ludzie? Brak pieniędzy, wiesz, bo to najczęściej się mówi. Wiesz co, ja zawsze to mówię, no ja wiem, że czasy się zmieniły, ja rozumiem to. Może ja się zatrzymałem, ale wiesz, no, największe sukcesy polska piłka nożna, nawet i klubowa, odnosiła za czasów, gdy nie było żadnego obcokrajowca w Polsce. To oczywiście, ja nie jestem przeciwko, ale o co chodzi? No, grali sami Polacy i grali jak równi z równi z całą Europą. Tak? Nasza reprezentacja też. Teraz te czasy się zmieniły, okej. Okay. Sam zresztą jeszcze pamiętam, jak wyjechałem na zachód, grało 3 zawodników w drużynie, a 4 był na ławce, a jak było więcej w drużynie, to reszta siedziała na trybunach. Tak było w Atletico, gdzie było nas 6, 3 mogło być na boisko, 4 na ławce, na zmianę, a dwójka na trybunę. Wiesz, no, wiesz co się działo na treningach. No, tam nie było przebacz i napierdzielaliśmy się. Oczywiście, że tak. Trzeba było walczyć o swoje. Ja pamiętam, jak przyszedłem do Osasuny, czy jak poszedłem do Galatasaray, gdzie po obozach sportowych w Polsce, to oni mówią, że człowiek jest jakiś niesamowity, on się w ogóle nie zatrzymuje. Atleta. My mieliśmy, wiesz, byliśmy bardzo dobrze przygotowani, znani z tego, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. Teraz jest dużo obcokrajowców. Ja to zawsze powtarzam. Wolałbym, szczerze mówiąc, żeby w każdej drużynie było 4-5 obcokrajowców, ale nie 10, no, czy 16. Słuchaj, no Kuba poszedł do Krakowi. Pamiętam, jak wrócił z Turcji. Mój tato, wchodzę do szatni, a tam jest 16 obcokrajowców, 8 Polaków. 16 obcokrajowców. Niesamowite. Ja mówię, to jest nieprawdopodobne. No. To jest nieprawdopodobne. W szatni się mówi w innym języku, nie po polsku. Tak te czasy takie były. To nie, znaczy są jeszcze. Ja tego nie rozumiem wręcz. Gdzie jest miejsce dla, tak jak Niemcy robią. Zobacz Bundeslidze, 19-latek, 18, 20-latek. Z tych kadr różnych chłopcy grają. To jest priorytet dla drużyn, że muszą tych chłopaków promować. Priorytet, muszą. Chcą i muszą. Ale dobra, Roman, ale... A u nas jest tak, że wiesz, no pokaż mi obcokrajowców, wymieńmy. Reprezentantów swojego kraju. Kto jest reprezentantem krajów z Ligi Polskiej, obcokrajowiec, który reprezentuje swój kraj? Kowaczewicz, Rakowa, bramkarz?
Jest ten od nas Mladenowicz walczy, serp, jest na mundial. No ile, no? No ciężko. A ja ci powiem tak. Jak ja szedłem do Hiszpanii, to obcokrajowcy, Bebeto, Romario, Maradona, Szuker, Urban, Kosecki, i tak cię mogę wymieniać. Stoiczkow, Laudrup. Elita. Słuchaj, wszyscy gwiazdy i reprezentują swój kraj. Trochę się pogubiliśmy w tej Polsce. Ściągamy wszystkich, a zamykamy miejsce dla chłopaków, którzy grają w reprezentacjach. Kubę szybko oddałeś U19, U20. Roman, Kubę szybko oddałeś swego syna. Znaczy, wiesz, no, to też jest ciekawe, bo to poruszasz taki temat, gdzie wszyscy mówią... ja pamiętam, jak nieraz z Kubą sobie siedzimy przy świętach jakichś i tam kiedyś zaczęliśmy śmiać, że wszyscy mówią, że mi załatwiłeś, tato, wszystko, nie? Że to dzięki tobie. Nie, no wysłałeś w sensie... Ale wiesz, ale ogólnie, że w Legii grał i tak dalej. Ja mówię, tak, Kuba, rzeczywiście, to ja za ciebie strzelałem bramki w Legii, co zdobyliście mistrzostwo po 7 latach, w 2013. Rzeczywiście, Kuba, to ja wychodziłem na boisko i grałem. Zapominałem wszyscy, że to on musiał wyjść, proszę jeszcze, żeby walczyć całe miejsce w składzie. Wszystko ma ciężej. Zapamiętaj, piłkarz, tak jak teraz jest Mosur, Ariel. Ojciec ten, Piotrek. Jest ten, no. Włodarczyk. Oni, ci chłopcy mają teraz naprawdę ciężej niż normalne. Jak każdy chłopak inny, bo mają obciążenie jakieś nazwiska. Nie dość tego, ojciec pomógł. Jeszcze ojciec na trybunach siedzi. Tak, ale słuchaj, ojciec mu pomógł, Mosurowi. Tak. To nie to, że ten syn tam gra i dobrze gra w tym pieście, tylko ojciec mu to zalał. Ale ojciec go kształtował to samo, jako piłkarza. Nie, ja nie mówię o tym, że kształtował. Oczywiście, że tak, leżał czasem na łóżku, nie chciał iść na trening, to musiałem za habety wziąć do samochodu. Po 20 minutach treningu mi dziękował, że go wyciągnąłem, bo wiesz, lenistwo to jest piękna sprawa, bo sobie leżysz i odpoczywasz. Najlepsze. Ale żeby osiągać sukcesy, musisz pracować ciężko. I nie ukrywam, że go trzymałem twardą ręką. Chłopak to, co osiągnął, lepiej, gorzej. Pewno mógł więcej w takiej opinii. Być może, ale nie jest zawodnikiem, wiesz, takim jak ja. Zobacz, fizycznie teraz to może za dużo, ale na pewno za dużo. Natomiast ja byłem inaczej. Przed mamę, inaczej byłem zbudowany. Wodę taką fizyczną. No, nie chciałem tego mówić, ale dobrze, że to powiedziałem. No niech będzie. No. Poszedł mamę, dobre. Poszedł mamę, no trudno. No. Jakoś to trzeba spuentować. Ale wiesz, ja jeszcze muszę powiedzieć, bo tak ciągle o tym też mówię, ale ja mam córkę Paulinę, tak, która świetnie jeździ konno. Jest w tej chwili trenerką. Jest trenerką, jedną z trenerek reprezentacji Polski w ujeżdżaniu. Ma swoją podopieczną, którą szkoli. Walczy w tej chwili o Mistrzostwo Polski właśnie w ujeżdżaniu koni czteroletnich. Dziewczyna sobie sama wypracowała. Zauważyłem, że wiesz, sfiksowany na tego Kubę, a tu córka, która ciężko harowała, spokojnie, ona teraz idzie fajnie do góry. Więc też się cieszę, że w sportowym, jak to się mówi, charakterze żyjemy. No, nasze spotkania rodziny są zawsze fajne i wesołe. Wiadomo. Roman, możemy sobie słuchać bez końca, ale twoje zakończenie z reprezentacją narodową nastąpiło w tej Bratysławie Nieszczęsnej? Tak jak mówię, no, żegnałeś się z nią. Życie są piękne chwile. Miałeś 29 lat, jeszcze mogłeś parę lat rządzić na boisku. Mogłem, no, ja w ogóle też 34 lata skończyłem grać w piłkę, nie? Mogłem jeszcze grać, ale tak jak mówię, pamiętam, bo to był, wiesz, to był ten rok 2000, potem widziałeś, co się działo, to już jakieś tam były początki, być może, nie wiem, nie mam, ale tak mi się wydaje. Ja pamiętam, jak Jurek wrócił podbrożny, ja skończyłem, już mówię, nie gram, Jurek, już ty chcesz, to sobie ten graj. Wiesz, to były czasy, gdzie jak coś nie poszło, to się waliło w najstarszego, wiesz, po co wiadomo, takie rzeczy, nie? Był winien. Zawsze był winien, a jeszcze najłatwiej, bo tam, wiesz, ma jakąś karierę, to najlepiej na niego. A co się wtedy zdenerwowało, żeś tą z koszulką wywijał tam i... Wiesz, nie pamiętałem, że była druga, że to jest druga żółta. Bo wcześniej dostałem w pierwszej połowie żółtą kartkę i schodząc wkurzony, że mnie trener zmienia, zdjąłem koszulkę. No i dostałem drugą żółtą i czerwona. Pocałowałem orzełka, położyłem, zszedłem, wiedziałem, że tu jest koniec, ostatni mecz. Wcześniej zresztą, ale przeciwstawiając się, wiesz, prezesowi świętej pamięci Zdzierowiczowi, pamiętam, jak tam butami rzucałem i tak dalej, walcząc o chłopaków, o premię. Już wtedy w opozycji byłeś. O premię, o wszystko, żeby w ogóle było, wiesz, no, nieporównywalne czasy w ogóle do tych, co teraz kadra ma wszystko. Zresztą, no, udało się to Zbyszkowi tak porobić, że reprezentacje mieli od tego momentu, mają do dzisiaj, no, po prostu luksus, wiesz, to w ogóle, o czym my mówimy, nasze czasy, mieszkanie gdzieś po lasach i gdzieś w małych miejscowościach, a teraz, tak?
Ale miałeś... No i ściągnąłem tą koszulkę, niestety dostałem i kończę tak z reprezentacji. No. Teraz trochę żałuję, bo mogłem zrobić jak Zidane przynajmniej, może tego mu sędziemu przywalić i by było jeszcze lepiej. Takie miałeś pragnienie. Ale mówię o czym? Ale... Tak się zdarza, widzisz. Zdarza Zidane się. Uderza kogoś w czasie meczu. Teoria, jak no... mówił nasz wspólny nieżyjący. Maradona, pamiętasz mecz z Brazylią na Mistrzostwach Świata, kopnął Brazylijczyka bez piłki. A pamięta Stasio Terlecki, świętej pamięci, mówi w takich sytuacjach, trzeba się kierować impulsami, teoria impulsu. Znaczy, ale miałeś zapis po tym związku? Tego wiesz, ja zawsze tłumaczę, ludzie tego nie zrozumieją, którzy nigdy nie uprawiali sport, nie walczyli. Nie, to jest adrenalina, to jest czasem chwila, coś zrobiłeś. Szaleństwa, nie? Tak, i później mówisz, kurde, co ja zrobiłem? Nie no, walnięty jestem, co ja zrobiłem? Wiesz, ja później też miałem, mówię, chłopiec, co ty żeś zrobił w ogóle? Sam do siebie, mówię, jesteś walnięty czy coś? No, co ty odwaliłeś, Kosecki? Wiesz, no, ale to jest, tego nie zrozumie człowiek, który nigdy nie walczył, wiesz, nie poczuł tej adrenaliny, że nagle, no co, stało się, trudno, no, już tego nie wymarzysz. To jest ułamek sekundy. Ja zawsze w szkoleniu młodzieży, mówię to chłopakom, mówię, sędzia gwiznął, coś tam, czy coś... Już tego nie wrócisz. Zostań. Już, jak ty się będziesz zaczniesz kłócić, dostaniesz czwakartkę, tu już poszło. To już tego nie ma. Już tego nie wrócisz. Już tego nie wrócisz i często przytaczam, czy moją sytuację chociażby z... Nie odbudujesz tej koncentracji, którą miałeś w meczu. Tak, bo się zajmujesz czym innym. No a tak jak mówię, no jak już coś się stało, trudno, poszło do przodu, wiesz, było minęło, idziemy tak. Dalej. No było minęło. No, także... Tak, bo ja mówię, wracam do tego, bo z perspektywy czasu, kiedy człowiek ma 29 lat dzisiaj, jest w stanie do pomyślenia zakończyć karierę. Patrzmy na Glika, który ma 33, Roberta 34, Grosickiego, który jest w tym stanie. Wiesz, no to były czasy przejściowe. Pamiętaj, że my w 90 roku wywalczyliśmy wolność, nie? No tak. Po komunie, gdzie 89, gdzie ludzie nawet z politycy się wypowiadali, że pamiętam takie zdanie bodajże wypowiedziane w tamtych czasach, że sport sobie da radę. Teraz mamy ważniejsze sprawy w kraju, tak? By były wybory, były różne rzeczy i tak dalej, odbudowa, powrót integracja do... z Europą. Tak, tak. No i wiesz, i ten sport sobie jakoś tam widzisz, dawał sobie tą radę, bo to był, powiesz, po Apostelu chyba przyszedł Piechniczek, nie awansował, tak? Wójcik nie awansował. To tak szybko się nie dzieje. To musiało się nagromadzić. Był taki etap po prostu w naszym... No tak. Szkoda, że trafiłem na taki etap, bo byliśmy już, nawet pamiętasz, taki mecz w Poznaniu z Anglią. 1-0 tak. Prowadziliśmy, Turcy prowadzili bodajże z Holendrami i byliśmy już 15 minut zadecydowało o wszystkim, że jednak nie pojechaliśmy. Z Andrzeja Strzelała, tak? Tak. I to są, wiesz... Patrząc, jacy piłkarze grali wtedy. Dobra ekipa była. Bardzo dobra ekipa, naprawdę świetni zawodnicy, no ale nie wyszło. No. Wtedy też, wiesz, no, nie awansowało się z trzeciego miejsca. No, to już nie oszukujmy się, że teraz jest trochę łatwiej to osiągnąć. No. O wiele łatwiej dzisiaj. To jest... Nigdy nie grała Polska, znaczy Polska nie grała w Mistrzostwach Europy za czasów Górskiego. Tak, tak. Bo były tylko 8, pamiętasz? Absolutnie. Holandię pokonaliśmy. A finały w 76 roku były 4 drużyny, zdaje się. 4 drużyny, więc no. to zupełnie się wszystko zmienia. Świat. Tak, tak, oczywiście. No, tak jak dzisiaj. Teraz w Lidze Mistrzów, o czym ja często powtarzam, w Lidze Mistrzów nie gra Legia Warszawa czy Lech Poznań, gdzie jest mistrzem, tylko gra Tottenham Hotspur, czwarta drużyna Ligi Angielskiej. Tak jest, tak jest. Czy tam Villarreal, piąta drużyna Ligi Hiszpańskiej i tak dalej. I tak można było wymieniać. To dużo biznesu. Nie jest liga. Poszło to w biznes, w kasę, absolutnie, widowiskowość. Absolutnie. A ty zawsze byłeś... Ale wiesz co, UEFA sama nie wie, że zabija. Kręci. Bo mówi o tym tak. To jest tylko dla dobra piłki, żeby rozreklamować piłkę, tak? Żeby ludzie na całym świecie poznawali piłkę. A z drugiej strony się zamyka. Zamyka. Teraz wyobraź sobie taki Karabak, z którym grał Lech, czy wcześniej chyba Legię nawet. Tak. Taki Karabak, im pieniędzy nie brakuje. Jakby wiedzieli, że zdobędą mistrzostwo Azerbejdżanu, czy Legia Warszawa, jakby wiedziała, że zdobędzie Mistrzostwo Polski i gra automatycznie w Lidze Mistrzów, to ja ci powiem coś jedno. To by grali piłkarze z pierwszej półki. Taki Karabak by, myślisz, nie wyłożył parę milionów, żeby ściągnąć 2-3 super zawodników? Absolutnie. Czy Legia by sobie nie sprowadziła 2-3 zawodników, jakby wiedziała, że dostaje automatycznie za was pieniądze? Czyli ta UEFA poszła w kasę, w kasę, w kasę. W kasę. A nie propagowanie piłki nożnej w Europie. I to jest moje zdanie. Za chwilę zaatakujesz VAR. Czy VAR ci się podoba, czy nie? Nie, no to jest okej. Okay, no. No parę bramek by ci zaliczyli, parę faulów na tobie by było, parę karnych, Roman, no, wiesz. Być no. Może tak, no wiesz, parę by nie było, bo parę razy się czekało, tylko że zawodnik wysunie nogę, żeby Janek był lepszy w tej klasie. Janek tak.
San Marino byśmy nie wygrali, bo ręką strzelił. Nie, no to jest okej. Okay. No, patrząc w tej chwili, na początku było bardzo sceptycznie, ale jednak mimo wszystko no, ludzie to widzą, tak? Na ekranach. Teraz wszystko poszło w telewizory. Tak, tak, tak. Poszło w reklamę, że ludzie siedzą w domu, oglądają mecz, więc zobaczy powtórkę. Aha, wszystko widziałem, więc mam jakiś fajny, mogę podjąć decyzję. Kiedyś tylko był sędzia nieomylny, tak? Po prostu jeden sędzia. Cały stadion widział, że chyba na Mistrzostwach Świata nie uznano bramki chyba. Nie wiem, czy nie Lampard. Anglią, czy komuś. Tak, tak, tak. Od poprzeczki, metr za linią się odbiła. Tak, tak. Wyszła i sędzia nie uznał bramki, a wszyscy widzieli telewizję. Lamparta, że... Tak, no to wiesz, no to akurat w dobrym kierunku poszło. Ale taka dusza związkowca w tobie była. Jak grałeś, jak zaczynałeś, wchodziłeś do drużyny, popierałeś Solidarność w 1989 roku, co było wtedy. I wyczynem i odwagą. No. No, wiesz, no, oczywiście byłem w milicyjnym klubie w Gwardii Warszawa. Ale pamiętasz nawet pułkownika Makowskiego? Oczywiście, Macieja. Pozdrawiam, czy jeszcze żyje. Pozdrawiam serdecznie, jeżeli tak. Byłeś na tacie Zomowca chyba. Byłem w... Nie. Byłem w zespole takim sportowym. Chyba Golędzinów, chyba to tam było specjalnych, co? Nie, no wiadomo, że graliśmy w piłkę, nawet pamiętam, że ale IPN pani Gardias robiła kiedyś... Nie miałeś problemu z IPN-em potem? Właśnie ci powiem, była, jak pani Gardias robi ten program taki, wiesz, śledczy, byli sportowca, którzy byli w pionach wojskowych za tam czasów, no przecież Szymanowski, prawda, czy Tomaszewski, czy chyba bokserzy też i tak dalej, i też o mnie zahaczyła, ja jedno powiedziałem, no tak, no byłem, tylko że strzelałem, tak rzeczywiście, ale ja strzelałem bramki, nie do ludzi, proszę pani. Więc jak na dzień dzisiaj byś spojrzał, wielu sportowców, lekkoatletów, szermierzy, łuczników, strzelców i tak dalej, jest dalej w pionach wojskowych. We Włoszech, w innych krajach, czy w Polsce. Tak. Wiesz, Etloniści we Włoszech? Tak, i to jest no, po prostu normalne. W naszych czasach tak, IPN mnie sprawdza. Oczywiście oświadczenie jest jedno, że grał w piłkę, nie uczestniczył w żadnych tam jakichś różnych akcjach. Ale pamiętam, że paru chłopaków miało mundury w domach i jak był jakiś tam pewnie słabszy mecz, to ich tam straszyli, że pójdą zaraz do jednostki. Ja kiedyś miałem długie włosy, warkoczyki, miałem swój zespół muzyczny, grałem punka, reggae, oporniki, zresztą za ten opornik, to pamiętam w klubie też mnie tam ścigali i dałem taki wywiad w telewizji, jak już byłem w reprezentacji, mnie powołał pierwszy raz trener Łazarek. Łazarek, to powiedziałem, że jestem pacyfistą, że chciałbym, żeby był pokój na świecie, miłość. Żeby nie było wojen, żeby nie było wojny. To wzruszające, Roman. I popieram Solidarność Lecha Wałęsę. Co ja miałem na drugi dzień? Boże. Ale w klubie, czy? O jest, w klubie oczywiście. Generał, tu, zaraz ci do jednostki, zetniemy ci włosy, tu, ten, no tak. Ja się postawiłem, jak chcecie ścinać, to ścinacie, ale ja nie będę grał w takim razie. Ale co miałeś instynkt? Wiedziałeś, że czasy się zmieniają i... A nie tyle. Oczywiście, że tak. Znaczy, powiem ci tak. To inaczej, to oni wiedzieli. Oni wiedzieli. Oni tak, wiedzieli, tak, tak. Wiedzieli, przypuszczam, że wiedzieli dużo więcej niż ja. Przecież ja bym z piłkarzem, chłopakiem gdzieś tam w szatni, a oni byli generalicja w górze i dobrze wiedzieli, że idzie już nowe, tak? Więc no i sami to układali. Jakby to było w 80., wiesz, pierwszym, drugim, to bym siedział w jednostce jak chłopak, który nie chciał, Wijas, pamiętasz? Jurek Wijas, tak. Do Legii dostał powołanie, no nie chciał i poszedł na unitarkę i siedział. Chyba karierę mu złamali. Trochę mu złamali tę karierę, oczywiście, że tak. Jerzy Kopa, Święty. Jak ja bym to zrobił w tamtych czasach, to bym pewnie też siedział. Ściągnąć z Widzewa do Legii, tak. Ale ciężko było wtedy kapitanować, co? Czy w klubie, czy w reprezentacji? Pamiętam te twoje walki z radą drużyny o stroje reprezentacji. No wyobrażasz sobie, że dzisiaj przyjeżdża reprezentacja Polski, się spotyka, jest whotelizowana, tak, w Buku. Nawet byś nie wiedział, gdzie to jest. Gdzieś w lesie hotel, jakiś tam pensjonacik. I wychodzą na trening. I wychodzą na trening, ja, tak jak ja, wychodziłem w dresie Atletico. Józek, bo grał chyba w Sportingu Juskowiak, Kowal w Betisie, Piotrek Nowak, TSV, ten Gucio, każdy w swoim dresie, bo nie było dresów i ten. No człowieku, no o czym my mówimy w ogóle, jakie czasy, no. Tak, no więc
Więc my się tam powolutku żeśmy z tym naszym, niestety trener też tam, jak to się mówi, stawał w naszej obronie, no ale no, tam byli wtedy włodarze i partyjni i tacy, wiesz jak to jest. Nie im się nie podoba, mają grać i koniec. Mają grać. Zresztą słynął... Grajta i się nie bójta. Tak. Takie było jakieś powiedzenie. Pamiętam. Nie wiem, czy nie Janusz Wójcik, a może ktoś inny. Wiem, że mówiło się, taka już urzędowa anegdota, że właśnie przedkapitan reprezentacji Roman Kosecki do pana honorowego prezesa Kazimierza Górskiego i mówi: panie Kazimierzu, ale nie mamy tu stroju, panie prezesie, mamy tego. Kiedy pan strzelił ostatnią bramkę? Kiedy pan strzelił ostatnią bramkę, kolego Kosecki? Świetna riposta, Pan Kazimierz Górski jest... Świętym człowiekiem. Był, jest i będzie dla mnie... Cieszę się, że go spotkałem w swoim życiu. Nieraz rozmawialiśmy, opowiadał różne fajne historie i dla mnie jego słowa to były... Zresztą tak powiedziałem... Panie prezesie, oczywiście. Co, strzeliłeś bramkę? Być może. Ja pamiętam, jak po czerwonej kartce. No właśnie, w Bratysławie. Słuchaj, wszyscy się wysilali, żeby mnie obrazić, tak? Żeby mnie, no, dać mi najgorsze. I tam moją rodzinę, pamiętam, że miałem tam pretensje i atakowano moją mamę i tak dalej. No, każdy się silił, jak to mu przywalić. Najlepsza riposta, Kazimierz Górski. Panie Kazimierzu, jak pan to oceni? No, kolega Kosecki troszeczkę przesadził. Ja wiedziałem, wystarczy. To było świetne, co on powiedział. Roman coś tylko za przeproszeniem zrobił. Wystarczy, tak nawet, ładnie. Osoba, która jest legendą, nie musi używać słów, nie musi się czynić, żeby ten... Powiedział krótko, dobitnie, do widzenia. Dzisiaj osiągnął cel, bo dzisiaj się trochę tego wstydzisz? Może inaczej. Źle, nie potrzebuję. W mojej karierze dostałem dużo czerwonych kart. Jak i w Galatasara, gdzie ganiałem sędziego po boisku i go tam chciałem... Ale głównie zapyskowanie? Chyba go nawet oplułem. Nie, no chciałem mu tam przywalić, bo były derby Fenerbahce Galatasaraj, najgorętsze derby, wiesz. U siebie wygraliśmy 4-1, u nich przegraliśmy 5-2. Tam sędzia chyba nie uznał bramki, nie wiem co to było. Ganiałem go po boisku, tam chciałem go lać, dostałem czerwoną, o Jezu, co tam się w ogóle działo, ale kibice moi oczywiście, wiesz, zadowoleni, że coś się dzieje w takich meczach. Natomiast, wiesz, dostawałem i w Atletico za faul, zresztą nad Pochettino, który jest teraz sławnym trenerem. Tak, on grał chyba z Oviedo, wtedy graliśmy. I kilka tych kartek różnych było, więc, wiesz... To jest sport. Tego się po prostu, to się w życiu trafia. Jakbyś spytał Platiniego, Maradonę, czy chociażby, tak jak ci mówiłem, Zidana, no co, zdarzyło się. No, zobacz, na takim finale wali gościa z głowy. Czy to umniejsza jego grę i wszystko? Jest mistrzem świata i tak dalej, A to mu się pamięta na zasadzie takiej rozmowy jak naszej. O wszystkim i o niczym, gdzie chciałem to wyjaśnić, bo nigdy nie spotkałem twojej takiej jednoznacznej odpowiedzi na tą czerwoną kartę. Nie, ja ci powiem coś jedno. Co, bo tu się mówi, cały czas... Nie rzuciłeś. Ale nie, no poczekaj. Zdjąłeś, położyłeś. Ja ci powiem i myślę, że to wystarczy. Czasem mi się to śni. Jeszcze. Takie rzeczy? O co ty myślisz? No my jesteśmy ludźmi sportowcami. Ja na przykład czasem we śnie gram mecz. Ja czasem... Przebierasz nogami i nie zdążysz? Być może, czasem się budzę koło, wiesz. Takie mam, wiesz, to myślę, że każdy z nas to ma i kończy karierę czasem... Taki koszmar z kariery twojej. No tak, no jest coś takiego, widzisz. No, czasem mi się pewne rzeczy przypominają, czasem śnią lepsze, gorsze. Bierzesz za to pełną odpowiedzialność. No, bierzesz to, jak to się mówi, krzyż na całe życie i cześć. No. Wiesz, dlatego na przykład mówienie, wiesz, że nam się nie udało nam się za tamtych czasów awansować do mistrzostw świata czy Europy. No wiesz, jak wychodzi tylko jedna drużyna, no to ten teraz wychodzą trzy, ktoś powie, no co ty się czepiasz. No. Ale ja uważam, że teraz jest łatwiej, tak? No ale biorąc już pod uwagę, no uczestnik mistrzostw świata, okej, no ale jak nie wychodzisz z grupy, no to może łatwiej by było w ogóle nie jechać, to raz. Tak. Druga sprawa, ciągle mam szacunek, ciągle to powtarzam. Zresztą z jednym chłopaków fajnie to powiedział z drużyny Górskiego. Mówi: Kosa, a co oni osiągnęli? My jakbyśmy tak wrócili z mistrzostw świata, tak jak oni, to chyba Grzegorz, to by nas... Grzegorz by nas nie, a wiesz co, bym się... powiem nazwisko, mam nadzieję, że się nie obrazi. Małomówny, spokojny Żmuda. Władysław Żmuda. No i co oni osiągnęli? I z tym się zgadzam. Powiedz mi, brakuje, mam nadzieję, że teraz, chłopaki, bo to już ostatni dla niektórych wstępem, że teraz na tych mistrzostwach
życzę im, żeby zdobyli medal, bo naprawdę staną się legendą, tak jak Robert, on ma największe szanse nawet bycia najlepszym piłkarzem w historii Polski, chociaż to oczywiście to jest dla każdego, uważam, rzecz. Dla tych, którzy jeszcze pamiętają Dejnę, czy właśnie Latę, Gadochę, czy Kasperczaka, prawda, ja pamiętam, akurat na nich się wzorowałem, to bym polemizował tam jedenastkę na przykład stulecia Polskiego Związku, bym polemizował. Ale to każdy ma prawo. Teraz, jakbyś teraz powiedział, żeby wybrali no, jedenastkę sportu, to uważam, że wielu piłkarzy z drużyny Kazimierza Górskiego, ze Złotem, bo zdobyli mistrzostwo też Igrzysk Olimpijskich przecież, Roman. By się nie znalazło, tylko by się znaleźli zawodnicy, po prostu, o których dużo się w tej chwili pisze. Znam wielu piłkarzy, którzy... Ale dokończyć tą historię. I on powiedział jedno, Roman, oni jeszcze nic nie osiągnęli. Dla polskiej piłki, ja nie mówię prywatnie, dla klubowo, dla reprezentacyjnej piłki jeszcze nic nie osiągnęli. Ale znam opinię piłkarzy, nawet grających dzisiaj w reprezentacji, którzy byli śmiertelnie obrażeni, że w tej jedenastce nie byli. No kto miał skoczyć w miejsce Laty Króla Strzelców? Uczestnika trzech mistrzów świata, mistrza olimpijskiego, wicemistrza olimpijskiego. Wiesz, już wiesz, ja spokojnie. Na rozmowa, zobaczcie, rzucę trzy nazwiska i już była polemika, najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki nożnej. Uważaj, rzucam. Lubański, tak. Lato, Boniek, tak. Lewandowski, Dejna. Dejna. Taka piątka. I teraz wybierz. Dziękuję. Ale nie, jedno. Losowanie na dzień dzisiejszy? Media i internauci? Lewy. Lewy. Tak. No tak, jest chwila czasu. Roman, zacznij opowiadać o talencie Włodka Lubańskiego kontra talent Roberta Lewandowskiego. Dojdziesz do różnych... Ktoś to powiedział fajnie, że nie można, broń Boże, porównywać tych czasów. Nie można. Czy Maradona, czy Messi. Po co? Po prostu... Wiesz, jak tylko konfrontujesz się... Zbyszka Bońka zawsze będzie Maradona. No dla mnie też zawsze Maradona, bo to mój idol. A dla mnie najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki nożnej? Zdziwi się. Grzegorz Lato. No, patrząc na liczby... Medal z Zagórskiego, medal za Piechniczka, chyba srebrny też medal na... Dwa medale na igrzyskach. Cztery. Masz lepszego? Kto zrobił więcej dla polskiej piłki nożnej? Mówię w trofeach. Ciężko znaleźć. A tak to się powinno. Wiesz, Roman, czy wszystkim tej historii twojej brakuje mi tych 5 lat jeszcze. Miałbyś 34 lata. Może byś się w drużynie Engela zakręcił na eliminacjach. Nie, bo jeszcze raz ci podkreślam. Grosicki, Glik, Robert Lewandowski. Pełnoprawni piłkarze pierwszej reprezentacji. Dziś to się przesunęło. Może zdrowia nie miałeś wtedy. Już zostawmy tą koszulkę. Zdrowie, słuchaj. Przecież ja mogłem jeszcze w Stanach grać. Ja wyjechałem, po prostu zrezygnowałem z dalszej gry. Reprezentant. Kontrakt mi się nie. W Stanach Zjednoczonych. Jeszcze mogłem tam zostać, mogłem sobie jeszcze grać, natomiast podjąłem decyzję o powrocie do Polski i po prostu zakończeniu kariery. Tu widzę podobieństwa z prezesem Bońkiem, znaczy ze Zbigniewem, który też miał 32 chyba, albo 3 i zakończył. No pamiętam, bo zagrałem z nim ostatni mecz jego w kadrze z Irlandią. I on mi mówił wtedy, fajna drużyna się rodzi. Ja bym pograł z tyłu na stoperze. Tutaj ale coś z trenerem się nie dogadali. I tu wymienił Janek Urban wymienił plejadę młodych, Darek Dowczyk, ty, wchodzący Ziober. I tu coś się rodziło, ale a to z trenerem co, nie mógł się dogadać. Dobrze, że poruszasz ten temat. Ja uważam, że właśnie, no jeżeli tak mogę powiedzieć, uważam, że Zbyszek zrobił błąd wtedy. Tak. Zrobił błąd, a dla nas też się to odbiło niestety, bo brakowało w drużynie właśnie takiego zawodnika, takiego libera, przywódcy. Myślę, że on by nas wziął tam potrzebowali. I by to złączył między drużyną, trenerem i on by za to brał. Myślę, że wtedy... On opowiadał, ja bardzo żałowałem, że raz go tylko przeciwko niemu, znaczy razem zagraliśmy w kadrze i bardzo żałowałem, że dalej nie był. Bo myślę, byliśmy w niego też wpatrzeni, wiesz, to legenda, nie? Wiesz, legenda. Piłki. Szkoda. No, takie życie. Dzisiaj możemy tylko wspominać, nie? Dlatego fajnie, że Lewy gra dalej, bo ci nasi piłkarze też, którzy grają w reprezentacji, mogą dalej też się uczyć. I tak jak mówię, życzę polskim klubom w lidze, w Ekstraklasie, żeby jak już mają zawodnika, to żeby to był zawodnik, do którego się mogą chłopaki czegoś nauczyć, a nie tylko na sztukę. A na koniec, jak widzisz Katar? Kadrę? Katar.
A Katar, no. Trzeba unikać. Obyśmy nie mieli Kataru, wiesz, w czasie mundialu. Natomiast jestem optymistą. Ja zawsze jestem, no, życzę chłopakom, żeby naprawdę tyle oczekujemy od tej drużyny, bo media tu tak też pompują, tak? No wiesz, w tej chwili każdy ruch, co uważam, troszeczkę też przesadzony w stosunku co do Lewandowskiego, bo już, wiesz, no proszę cię, no, nie róbmy z niego Diego Armando Maradony w żonglowaniu, czy Chomątka na przykład. Majstyk, no, nie obrażajmy lewego, no. No nie wiem, czy by zrobił takie sztuczki jak Chomątek lewy. No. Ciężko, widziałem Chomątka, no, wiesz, no, cyrkowiec, dlatego, ale... No właśnie. No, ale... Grał średnio, bo widziałem go na boisku. Tak, trzecia liga chyba najwyżej, ale nie o to chodzi. Z jednej strony dobrze, bo media muszą pompować i robić to, żeby ludzie po prostu oglądali, nie? Tylko że czasem, no, być może za bardzo jest to napompowane i nie wszyscy może w kadrze potrafią to udźwignąć, bo zobacz, Zielu zupełnie, chociaż teraz mi się podoba, znowu fajnie wszedł sezon, nie wszyscy mogą to dźwignąć. Może troszeczkę spokojniej, wiesz, do tego realistycznie bardziej podejść i liczyć na to, że nasza drużyna zrobi to, co zrobili lekkoatleci teraz na Mistrzostwach Europy, gdzie 4x400, 4x100 dziewczyny, nikt się nie spodziewał, oni biją rekordy Polski, zdobywają medale. No, może tak bardziej podejść do tego, wiesz, spokojniej przed startem, niż od razu powiedzieć, że musimy mieć medal. Ojej, na dzisiaj to droga jest tak daleka. Ktoś ci powie, że nie ma drużyny, ale rozmowy o piłce, o kadrze, nawet o twojej karierze są niedokończone. To w takim radiu chyba u ojca Tadeusza są takie. Dziękuję ci, Roman, bardzo. Naszym gościem był Roman Kosecki, wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej. Człowiek, który strzelał bramki na Camp Nou jeszcze przed Robertem Lewandowskim. Dziękuję.